To już szósty festiwal Poznań Poetów, ale muszę powiedzieć, że mimo pewnego zakotwiczenia się tej imprezy w mieście, ciągle stykam się z pytaniami, dlaczego poeci w Poznaniu. Życie bez poezji wydaje mi się cokolwiek uboższe, a nawet całkiem jałowe. Poezja jest poniekąd polską specjalnością. Była w XIX wieku, była przez prawie cały wiek XX i nic się pod tym względem nie zmieniło. Mam wrażenie, że ciągle poetami możemy zainteresować świat bardziej niż czymkolwiek innym. A Poznań po pierwsze ma pewne tradycje. Festiwale odbywały się tutaj w latach 60., w latach 70. Tu mieszkali wybitni poeci, od Iłakowiczówny przez Stanisława Barańczaka, przez Ryszarda Krynickiego. Tu mieszkają lub do niedawna mieszkali poeci średniego i młodszego pokolenia, bardzo interesujący. Poznań im bardziej jest praktyczny, im bardziej jest mieszczański, im bardziej sobie ceni sukcesy ekonomiczne, tym bardziej paradoksalnie bywa interesujący jako miejsce swoistego buntu, alternatywy, ofur, gniewu, poszukiwania czegoś, co byłoby odmienne od tego życia praktycznego i co można znaleźć właśnie w poezji.